Faceci podekscytowani, że tu tego piękna, młoda wokalistka, właśnie królowa, wiesz, świecąca triumfy, fajnie się pogrzać przy jej blasku, popisać się przed znajomymi. Ja tak naprawdę, kiedy dzisiaj śmiała się z tego, jakich pytania będziesz słyszała tutaj, oczywiście, że trzeba respektować to, co prosisz, żeby których pytań nie zadawać, ale jednak to życie miłosne twoje jest bardzo obserwowane zawsze. Jezu, jaki długi łyk. I zastanawiam się, czy jakie... Wow. I zastanawiam się, jakich cech u mężczyzny teraz będziesz absolutnie się wystrzegać, jeśli dasz szansę komuś, sobie przede wszystkim, żeby znowu się zakochać. Ciężko będzie się zakochać. Nie wiem, czy będę potrafiła. Naprawdę. A z jakim facetem nie mogłabyś już być? Nie wiem, ja po prostu nigdy nie poznałam kogoś, kto po czasie okazuje się tą samą osobą, za którą się podaje. I to jest straszne. To mi rozwaliło całkowicie psychikę, nie? Więc po prostu chciałabym być z kimś, kto jest tą samą osobą, która jest na początku. Ale no nigdy nie wiadomo, ale na przykład kolejna osoba z mediów. Czy bardziej nie? Nie, absolutnie. Znaczy nawet mój ostatni mąż unikał Instagrama i Facebooka i jakby to mi bardzo, bardzo odpowiadało. Takie życie nie w blasku świecy nasze związkowe. Świecy, fleszy. I absolutnie chcę dalej to kontynuować, tak mi jest dobrze. Uważam, że prawdziwa miłość nie potrzebuje widzów, nie potrzebuje publiczności, nie potrzebuje oklasku. Ja nie potrzebuję monetyzować swojej miłości, jeżeli ją znajdę. I właśnie tak się zastanawiam, idąc dzisiaj tutaj, że przypomniał mi się ten piękny występ sylwestrowy, Trzy Królowe, Marela, Ty i Beata, ale obie te wszystkie trzy powiązane ze słowem rozwód. I tak zastanawiam się, kiedy jest się aż tak kochaną, no mówię, królową w oczach narodu, dla którego się gra i występuje, to czy właśnie to jest właśnie może to piętno, przez które te związki nie wychodzą? Nie wiem, mi się wydaje, że po prostu faceci podekscytowani, że tu tego piękna, młoda wokalistka, właśnie królowa, wiesz, świecąca triumfy, fajnie się pogrzać przy jej blasku, popisać się przed znajomymi, zawsze jakieś, wiesz, profity i tak dalej, i tak dalej. Później przychodzi proza życia i wiesz, i te artystki już starsze są kopnięte w dupę, zostają same, faceci wypromowani przy nich idą gdzieś tam dalej do winne ramiona. A my zostajemy z tymi fanami, ze łzami, z kotami i z winem.